moje przyjaciółki też będą tworzyć pokoje ze swoimi zwierzakami. Och, malowanie ścian jest takie wyczerpujące. Zdrzemnę się. Moja właścicielka zasnęła? Chloe, Chloe, obudź się! Szybko! Musimy wyremontować pokój! No dalej! Zasnęła na amen. No trudno. Bidulka bardzo się zmęczyła. No dobra, nie będę jej budzić. Przykryję Chloe kocem i sama wszystko zrobię. Halo, potrzebuję budy. Świetnie. Pudełko jest już w pokoju. Muszę ją teraz pomalować na mój ulubiony różowy kolor. O tak. Nieźle mi to idzie. Ale będzie jeszcze fajniej, kiedy na dachu odcisnę swoje łapki. Super. Teraz narysujemy kostki. Przykładamy szablon z rysunkiem, spryskujemy go farbą w sprayu i gotowe. Teraz muszę dodać półeczki. Mogę na nich postawić puchary. Powieszę też na ścianie nasze wspólne zdjęcia z Chloe. Och, jesteśmy tu takie słodkie. Obczajcie moją garderobę. Czego ja tam nie mam? Nawet czapkę policjanta. Och, wyspałam się i jestem gotowa. O, Kiki, naprawdę to wszystko zrobiłaś? To miejsce jest takie wspaniałe. Wykonałaś kawał dobrej roboty. Tu jest tak pięknie. Wow, właścicielka wygląda na zadowoloną. Tom, Tom, uspokój się. Dlaczego jesteś taki zły? W porządku, puszczam cię. Co ty tu wyprawiasz? Narobisz mi bałaganu w całym pokoju. Nie podoba mi się ten pokój, miał. Jest okropny. Nie ma tu dla mnie miejsca. A koniecznie musiałeś roznieść cały pokój? Teraz będę musiała tu zrobić remont. Wszystko jest zniszczone. Nic się nie uratowało. O nie. Jak mogłeś to zrobić, Tom? Te plasterki są dla mnie? To miłe, dziękuję ci bardzo. Zakleję zadrapania i można brać się do pracy. O, już wiem! Usuniemy wszystkie podarte poduszki, a na ich miejscu postawimy domek dla ciebie. Ukryjemy też podarty fotel pod ładnym kocykiem. Tak lepiej. A teraz musimy ustawić słupki do drapania, żebyś już tak nie szalał. Po tych drapakach będziesz mógł się wspinać jak po drabinie i dojść do kolejnego miejsca do leżenia. Powiesiłam obręcz, włożę do niej pojemnik i będziesz miał kolejne super łóżeczko. Powieszę kilka obrazów, aby zakryć zadrapania na ścianach. Jeszcze jedno łóżeczko. Pamiętałam też o rybce Goldie. Kupiłam ci nawet nową miskę do karmienia i poidełko z fontanną, żebyś zawsze miał świeżą wodę i smaczne jedzonko. Mrr, miau. Już to lubię. Widzę, że ci się podoba. Cudownie. O, prawie zapomniałam. Trzeba jeszcze napełnić twoją kuwetę żwirkiem. Nie będę brudzić sobie rąk. Zabawkowa ciężarówka świetnie sobie z tym poradzi. Super. Oj, co ty wyprawiasz, Tom? To nasz nowy przyjaciel, nie twój lunch. Nie waż się dotykać Goldie swoimi futrzastymi łapami. No, no, no. Nie jemy, przyjaciół. Usiądź tutaj i przemyśl swoje zachowanie. Ale ty jesteś uroczy. No nie mogę się na ciebie złościć. Chcesz się pobawić? Miau. Ale fajnie wyglądają na ścianach te chmurki. Prawda, Bobby? Słyszysz mnie? Mój chomik nie jest niczym zainteresowany. Bobby, może chcesz, żebym cię pogłaskała? Nie chcesz? Może zatańczymy? No dalej. Też nie? No to może meksykańskie szaleństwa? No nawet meksykańska muzyka go nie kręci. Jak cię rozweselić, Bobby? O, już wiem! Mam świetny pomysł. Zbuduję ci labirynt. Będziesz po nim biegał i szukał wyjścia. Spodoba ci się! Gotowe! Zbudowałam ci niesamowity domek. Pozwól, że cię oprowadzę. Ma wszystko, co kochasz. Przejdź się i rozejrzyj. Wow, Roxy bardzo się dla mnie starała. Podoba mi się to miejsce. Jest tu nawet basen. Super. I dokąd mam dalej iść? Ojej, zgubiłem się. Doszedłem do początkowego punktu. Brawo, Bobby, no dalej, dasz radę. No, w końcu widzę, że jest zadowolony. Podczas gdy Bobby będzie przechodził sobie przez labirynt, ja ozdobię ściany, powieszę półeczkę i postawię na niej domek dla mojego chomika. Powieszę też kołowrotki, po których będzie mógł biegać, kiedy będzie tylko chciał.
Potrzebujemy też zjeżdżalni z domku prosto do labiryntu. Myślę, że ta długa rura załatwi sprawę. Świetnie! Bobby, podoba ci się? Widzę, że jesteś zachwycony. Ale to jeszcze nie wszystko. Rozwieszę też kilka plakatów. Patrz, to ty, super chomik! Fajnie, co? Dam więcej plakatów z tobą w roli superbohatera. O tak! Myślę, że wygląda niesamowicie fajnie. Wow, Roxy jest taka zdolna! Zrobiła mi niesamowity domek. Te rury są takie super! Ekstra! Świetnie się tu bawię. Jestem gotów czołgać się po tych rurach przez cały dzień. Tak się cieszę, że od tych zmian Bobby nabrał energii. Ale to jeszcze nie wszystko, czegoś tu brakuje. Potrzebujemy też światła, żeby nie było tutaj tak ciemno. Tutaj powieszę samolocik. A teraz zrobię coś naprawdę fajnego. Nadmucham balonik i umieszczę go w takim oto urządzeniu. Gotowe! Och, ale super! Bobby, wybierzmy się na małą przejażdżkę balonem. Mój słodziaku, teraz już nigdy nie będziesz się nudził. Cherry, dokąd pełzasz? Chodź tutaj, zdejmę cię. Jesteś taka wspaniała. O, mam pomysł. Zrobię ci piaskownicę. Przecież lubisz biegać po piasku, prawda? Nasypię tu trochę plażowego piasku. Myślę, że wystarczy. A teraz troszkę kamyczków, aby otoczyć obszar z piaskiem. O tak. Będzie naprawdę super. Dodam też troszkę sztucznej zieleni. I kilka kaktusów. Ale fajnie. Wyszło nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Cherry, stworzyłam ci rodzime środowisko. Podoba ci się? Nie podoba ci się. Wiem. Dodam jeszcze huśtawkę. Przecież lubisz się huśtać. A skoro tak bardzo lubisz wspinać się po ścianie, pozwól ozdobić mi ją ślicznymi roślinami. No, teraz widzę, że jesteś zadowolona. Pochuśtasz się? Moja właścicielka Betty jest taka troskliwa, zrobiła dla mnie huśtawkę. Uwielbiam ją. O, zdecydowanie potrzebujesz też basenu. Udekorowałam go tak, aby pasował do naturalnego otoczenia. Więc poczujesz się jak w domu, w dżungli. Właśnie tak. Możesz się zrelaksować. Widzę, że ci się podoba. Tak się cieszę, że mogłam stworzyć dla ciebie przytulny domeczek. No co, przyjacielu, jesteś gotowy, żeby pomalować nasz dom? Tylko nijak nie mogę nabrać odpowiedniej ilości farby. Hau, daj ci pomogę, hau, hau. Wszyscy z drogi, Barney w akcji. Uwielbiam fioletowy kolor. Jak wspaniale, że teraz nasz domek będzie jaskrawszy. Jeszcze troszkę i będzie gotowe. Brawo, kolego! Świetna robota, Barney! Normalnie, szał! Chodź tu, wyściskam cię! A jak idzie dziewczynom? Nam? My nie mamy w ogóle farby. O, rany! Tylko spójrz, co przyniósł nam Barney. Dziękuję bardzo, tak nam pomogłeś. No to co? Pomalujesz ze mną domek? Nie martw się, Jess, zajmę się wszystkim. Malowanie podłóg i ścian to moje hobby. Jedna chwila i nie poznasz naszego domku, mrał. Wow, rewelacja! Teraz mamy piękny zielony domek i to wszystko dzięki tobie. O, a tak przy okazji. Zobacz, jaki fajny prezent ci kupiłam. Chcesz się pobawić laserem? Miau! Szybko go złapię. Mam cię! Poddaj się i tak cię dorwę. Udało się! Świetny projekt ci wyszedł, Lucy. Wow, super! A ja dam Barneyowi nową kość. Łap, przyjacielu! Co powiesz na udekorowanie naszego nowego domku kosteczkami? Co o tym myślisz?
Au, łatwizna, hał-hał, świetny pomysł. To będzie modne i fajne. Spójrz, co jeszcze ci przyniosłem. Piłeczki. O, chyba też wpadłem na fajny pomysł na udekorowanie naszego domku. A ja! O rany! A, już rozumiem! Teraz tymi piłeczkami mogę ozdobić dach. Brawo, Barney! Weź zrób jeszcze kilka, a ja wszystko przykleję. Przybij łapeczkę, jesteśmy świetnym zespołem. Patrzcie, dziewczyny! Wow, to wygląda świetnie. Brawo wy. Lucy, pomyślmy, jak ozdobimy nasz dach. Chyba twoja sierść będzie do tego idealna. Wystarczy ją tylko przykleić, a następnie pomalować w nasze ulubione kolory. Wow, wyszło super! Wreszcie możemy zdjąć te gipsy. Co tam znalazłeś, Barney? Sprawdźmy to. O rany, ile tu jest piasku! Najwyższy czas zbudować coś fajnego. Hop! O tak, idzie nam wspaniale. Świetnie, resztę pracy biorę na siebie. Kilka minut i piasek będzie idealnie równiutki. Zobacz. Świetnie mi idzie. Hurra! Teraz mogę odpocząć na leżaku. Skakuj mi na kolana. Cieszmy się wspaniałą pogodą, mój przyjacielu. Patrz, co ja tu mam. Wow! Normalnie, jakbyśmy byli na egzotycznych wakacjach. A teraz czas zjeść coś smacznego. Hau, hau, dziękuję bardzo. Na zdrowie, Barney. Przy okazji spójrz na te miękkie chodniczki w kształcie kości. Wiem, że będziesz zadowolony. O rany, wow! Lucy, zamówmy też kilka nowych rzeczy do naszego domku. Na przykład fontannę i jakieś akcesoria. Będzie fajnie. O, to chyba kurier. Co za tempo. Dziękuję bardzo. Lucy, zobaczmy, co nam przywieźli. O, twoja drabinka. Tylko, że nie wiem, jak przymocować ją do ściany, tak żeby nie spadła. Muszę coś wymyślić. Ojej! Trzymaj wkrętarkę ze śrubami. Dziękuję, jesteś taka mądra. Świetnie, wszystko mi się udało. Kupiłam ci też nowy drapak. Zobacz, jaki jest fantastyczny. Wow, dziękuję bardzo. Jak super się bawimy w tym naszym domku. Brakuje tylko kilku szczegółów. Tutaj umieszczę zabawkę z piłeczkami. Zobacz. A obok zabawną fontannę. Abyś zawsze mogła ugasić pragnienie, moja droga. O rany, jakie ogromne pudełka. Postawię je bezpośrednio na trawniku, żeby Lucy mogła odpocząć i ukryć się przed gorącym słońcem. Uff. Według mnie jest super. Barney, wpadłem na świetny pomysł. Chcesz zajrzeć do naszego domku? Jestem pewny, że chcesz, więc zrobiłem dla ciebie specjalne drzwiczki. Haha, nie rozśmieszaj mnie, z łatwością wejdę i przez te zwykłe drzwi. No dobra, nie wiedziałem, że tak umiesz. Nieźle. Lucy, wydaje mi się, że czas wejść do środka. Póki co mamy tu gołe ściany, ale szybko to naprawimy. Zobacz, jaki mam miękki kocyk.
Będzie świetnie wyglądać na naszej podłodze wraz z tą poduszką. Co powiesz? Mrał, super. Odpocznij sobie, a ja przyniosę wspaniałe akwarium. Poznaj swoją nową sąsiadkę, złotą rybkę. Z nią na pewno nie będziesz się nudzić. A jeśli zgłodniejesz, to w lodówce czeka na ciebie świeża śmietanka. Spójrz, jaka fajna lampa. Gdzie położyć te kłębki? Już wiem! Są takie kolorowe, że będą świetnie wyglądać jako dekoracja ściany. No jak, podoba ci się? Tak, bardzo mi się mrał podoba. Tak się cieszę, że jesteś zadowolona. Okej, przyjacielu, przystępujemy do ozdabiania naszego domku. Podobają ci się te puzzle? Tak, bardzo, pokryjmy nimi podłogę, aby była bardziej miękka. Świetny pomysł. Dobrze ci idzie. Trzymaj więcej. Wspaniale! Hau, hau! A to jest łóżko dla ciebie, rozgość się. Dziękuję bardzo, zmęczyłem się. O, a tak przy okazji zupełnie zapomnieliśmy o ścianach. Na pewno będziesz zachwycony tymi haczykami. Au, au, jesteś mistrzem. Powieszę tu swoje ulubione zabawki. Wygląda ekstra. A drugą ścianę proponuję ozdobić światełkami z odciskami twoich łap. Super, co? O, prawie zapomniałem o twoich śmiesznych zdjęciach. Niech cieszą oko każdego dnia. No to ułóż się wygodnie, przyjacielu, i oglądaj ze mną bajki. A, uwielbiam ten moment. Jest taki śmieszny i jednocześnie romantyczny. Tak, to takie słodkie. Też mi się bardzo podoba. Wow, jakie macie świetne knajpki. Przygotujmy wszystko na powitanie gości. Zaczynam. Na ścianę powiesiłam dużego pączka z półeczkami. Ustawię na nim słoiki z różnymi smakołekami, którymi będę ozdabiać moje ukochane ponczusie. Ale pięknie to wygląda. Okej, kontynuuję. A tutaj ustawię witrynkę z gotowymi pączkami, żeby każdy klient mógł wybrać sobie ten, który mu się podoba. Będę też mieć pączki na patyczkach, żeby nikt nie pobrudził sobie rąk. I kolejny stojak na zwykłe pączki ze słodkim lukrem. Obok postawię fontannę z truskawkową czekoladą. Po pierwsze można w niej maczać pączki, a po drugie to bardzo ładnie wygląda. Myślę, że mam już wszystko przygotowane. To następny. Teraz moja kolej. Ja mam stoisko z lodami. Umieszczę na ścianie takie fajne naklejki. Wygląda super. A tu ustawię urządzenia z różnymi posypkami. Są takie pyszne i kolorowe. Moi klienci na pewno je pokochają. O, a teraz najważniejsze. Wystawię wszystkie rodzaje lodów, jakie mam. A mam ich bardzo dużo. Do wyboru, do koloru. A tutaj będą stać moje firmowe rożki. Udekorowałem je różnymi smakołykami, żeby były jeszcze lepsze. Gotowe. Co tam u Jess? O nie! Nie doniosłam. Ach, muszę to teraz znowu poukładać. Okej, Jess, weź się w garść. Trzeba wszystko przygotować przed przyjściem klientów. Tutaj postawię wszystkie opakowania na jedzenie. A tutaj będą plakaty z menu, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. A na ladzie postawię stos burgerów i grill, żeby wszystko wydawać gorące. Pozostało go tylko rozgrzać. Hop. I gotowe. Wow, wasze gastropunkty wyglądają bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdą pierwsi klienci i spróbują waszego jedzenia. Ale wcześniej musicie ogarnąć nie tylko lokal, ale i ogródki, żeby goście mogli tam usiąść i coś przekąsić. Wow, ale szybko i fajnie wam to idzie. Już widzę pierwszych klientów.
policjantka i złodziej. Czy to kawiarnia z pączkami? Uwielbiam je. I cóż za urocza sprzedawczyni. Dzisiaj chcę spróbować o tego pączka. Pani policjantko, jestem taki głodny. Mogę dostać tego małego pączka, proszę. Chcesz pączka? No dobra, za kratami nie zjesz czegoś takiego jeszcze przez długi czas. Dlatego kupię ci jednego pączka. Świetny wybór! Zrobię wam dwa pączki. Jeden z polewą truskawkową, a drugi z mleczną. Z wierzchu ozdobię je kolorową posypką. Proszę, częstujcie się. O tak, wyglądają niesamowicie. No co, złodzieju? Zjedzmy coś, zanim pójdziemy na posterunek. Smacznego, kolego. O, to jest niewiarygodnie pyszne. Zgadzam się. Oj, czy to trzęsienie ziemi? O rany, jakie duże dziecko. Cześć, poproszę najpyszniejsze lody w takim rożku. Dobrze, zaraz coś wymyślę. Wezmę gałkę lodów truskawkowych, chociaż, wiesz co? Wyłożę do rożka wszystkie smaki. Chcę lody! Już, już, trzymaj. Jakie to jest pyszne. Wow, a co tam jeszcze jest? Robią tu pączki? Chcę takiego ogromnego pączka. Nie jestem pewna, czy dam radę ci dać właśnie taki. Ojej. Sam go sobie wezmę. Bardzo go chcę. Jest taki piękny. Muszę go dosięgnąć. O nie, zaraz zrujnuję moją kawiarnię. Muszę ulepszyć jego rożek z lodami, żeby spodobał mu się bardziej niż ten gigantyczny pączek. Ej, zobacz, co ja dla ciebie zrobiłam. Wow, to wygląda niesamowicie. Jest takie pyszne. Rewelacja. Pączki z lodami. Co może być lepszego? Dziękuję. Oj, gdzie ja się znalazłam? Lądowałaś w McDonald's. Chcesz coś? I tak, jestem taka głodna. Świetnie, zrobię dla ciebie moje ulubione i popisowe danie. Nie ma go nawet w menu. Robię je tylko dla specjalnych gości. Muszę dodać więcej nuggetsów i sera. O tak. A teraz wszystko zwijam. Gotowe. Muszę tylko włożyć wrapa do opakowania. Dodam frytki. No i oczywiście zabawkę. Wow, wygląda zupełnie jak ja. To prawda. Włożę ją do Happy Meal. No właśnie. Po co od razu tyle agresji? To moje zamówienie. Wszystko w porządku, nie martw się. Muszę ci tylko nalać Pepsi do kubka po Coca-Coli. Myślę, że na pewno ci się spodoba. A no tak, jeszcze słomka. Smacznego. Wow, ale fajnie. Dzięki bardzo. Hej, a kto za to zapłaci? Ach, ci klienci. Dzień dobry, Ethan. Słyszałem, że masz najsmaczniejsze lody w mieście. Muszę ich spróbować. Chcę czekoladowe lody. Już się robi. Zrobię ci lody czekoladowe w czekoladowym rożku. Na pewno ci się spodobają. Smacznego. O, wyglądają naprawdę dobrze. Ale możesz dać więcej. I jeszcze więcej? Nie ma problemu. Włożę jeszcze jedną gałkę. Jeszcze więcej? No okej, to dodam kolejną. O tak, to jest właśnie to, czego potrzebuję. Nie mogę się doczekać, żeby ocenić smak. Uwielbiam czekoladę, więc dodam jeszcze mojego firmowego syropu czekoladowego. To będzie prawdziwa bomba czekoladowa. Próbuję. O tak, to jest fantastyczne. Ujacie, Wednesday w moim lokalu? Zrób mi burgera i szejka. Już działam. Zrobię dla Wednesday najlepszego burgera w jej życiu i będzie częściej do mnie zaglądać. A teraz zajmę się mlecznym szejkiem. Dodam sporo borówek, zaleję mlekiem i wszystko jak należy wymieszam. Smacznego, Wednesday! Dziękuję. Spróbuję burgera. Zjadliwy. A jak smakuje mleczno-owocowy szejk? O rany, chyba zaraz się zacznie. Ten szejk to wybuchowy napój, zapomniałam mi powiedzieć. O mój Boże, jak dużo klientów! Gratulacje, kochani, wasze lokale są bardzo popularne.